Godzina 8:37, poranek wnet trwa. W naszym studiu jest już kolejny gość, pan Tomasz Deptuch, zastępca redaktora naczelnego magazynu Układ Sił. Dzień dobry panie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze. To zacznijmy od 5G, bo oczywiście fala dyskusji cały czas przetacza się przez opinię publiczną, cały czas w mediach słyszymy o tym, jakie powinniśmy przyjąć rozwiązania, bo wiemy, że 5G w Polsce na pewno będzie. To jest potwierdzona informacja. Ministerstwo Cyfryzacji, Polski Fundusz Rozwoju oraz operatorzy telekomunikacyjni takie porozumienie podpisali. Gdzie my w tym wszystkim powinniśmy się znaleźć, panie redaktorze? No, nasza sytuacja jest w tej chwili taka, że po pierwsze podpisaliśmy porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi na temat tego, jakie firmy mogłyby lub a jakie nie mogłyby uczestniczyć w rozwijaniu takiej infrastruktury, która de facto wyklucza firmy chińskie. Mówiąc to, trzeba już powiedzieć otwarcie? Prosto. No, otwarcie nie, ale te klauzule, które są tam zawarte, mówiące o tym, że nie mogą to być firmy z krajów, gdzie rządy nie są poddane kontroli sądów demokratycznych i tak dalej, no powodują, że de facto Chiny z tej gry wypadają. Druga decyzja, która zapadła, to powołanie, czy właściwie przygotowania do powołania spółki. To jest taki etap studyjny, który będzie trwał chyba 2 miesiące, jeśli dobrze pamiętam. Spółki Polskie 5G, która to decyzja oznacza, że będzie powstawała jedna sieć pod kontrolą państwa. Z to udziałem oczywiście. To się okaże, ponieważ to jest rozwiązanie pionierskie, to znaczy nikt tak na świecie jeszcze nie robił według mojej wiedzy. To jest model, który do tej pory nie funkcjonował. Zawsze było tak, że każda sieć budowała swoje nadajniki, miała lepsze pokrycie albo gorsze. Czyli w Polsce, rozumiem, będzie tak, że będzie T-Mobile, tak, Play, wszyscy razem, tak jest. Jakby razem, ale... Znaczy każdy operator będzie oferował swoje usługi, natomiast sieć będzie jedna i będzie to spółka, w której będą miały udziały, będą mieli udziały operatorzy, ale również będzie miał udział państwo i będzie miał kontrolę nad tym. Rozumiem, że Polacy, jeżeli chodzi o rozwiązania związane z 5G, są skazani na zagraniczne podmioty. Jeśli chodzi o producentów infrastruktury, no to tak, chociaż zależy jak to rozumieć, no bo Ericsson, który negocjuje produkcję części swoich urządzeń w Polsce, jest firmą szwedzką, europejską, natomiast no, gdyby je produkował w Polsce, to byłoby duży dla nas plus. Ale polska firma nie jest wynalazcą ani posiadaczem patentów do takich rozwiązań. Układ Sił to jest miesięcznik, w którym właśnie pan pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego i w październikowym numerze był wywiad z panem Hugh White'em, z panem profesorem, który jest ekspertem do spraw bezpieczeństwa, był wiceministrem obrony także w Australii. I on powiedział, że decyzja o wykluczeniu chińskich firm w budowie infrastruktury 5G była podyktowana przez agencje wywiadowcze. Chiny są niezadowolone, że ta technologia nie będzie. Ona jest lepsza i tańsza niż inne oferowane. No i czy u nas nie może być podobnie w Polsce? No wie pani, już jest podobnie w Niemczech, gdzie decyzje rządu pod wpływem przemysłu czy pod wpływem biznesu są inne niż rady wywiadu, gdzie szef wywiadu otwarcie to powiedział, że on odradza i się sprzeciwia, prawda? Czy u nas może być podobnie, w sensie, czy możemy rozwinąć 5G z udziałem chińskich firm? Wie państwo, teoretycznie wszystko jest możliwe, ale nie spodziewałbym się takiego rozwiązania. No, w ostatniej debacie w Hudson Institute w Stanach Zjednoczonych padła informacja z ust amerykańskich, nie wiem czy potwierdzona, że Angela Merkel, będąc w Pekinie przed kilkoma tygodniami, dostała wprost informację, że jeżeli Huawei czy chińskie firmy szerzej nie uzyskają 40% pokrycia w infrastrukturze w Niemczech 5G, no to skończy się to taryfami celnymi, czyli karnymi cłami na niemieckie samochody. To jest główny produkt eksportowy do Chin Niemiec. Jak słucha się ekspertów w tym całym sporze chińsko-amerykańskim, to pojawia się pytanie, czy Stany Zjednoczone mają w ogóle jakąkolwiek realną szansę na wygranie z taką, jak właśnie mówią eksperci, to jest tyrania technologiczna i cyberkradzież nawet, jeżeli chodzi o technologię ze strony Chin. Czy mają szansę wygrać? Trudno jest w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć i chyba nikt odpowiedzialny na świecie nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno Stany Zjednoczone są teraz w sytuacji dużo lepszej niż były rok czy dwa temu, ponieważ się obudziły, zorientowały, wiedzą, co się dzieje i zaczynają podejmować działania. To już jest jakiś plus. Czy im się to powiedzie? Nie jestem przekonany. Mam nadzieję, że tak, ale to naprawdę jest długi... A dlaczego ma pan nadzieję, że tak? Wie pani co, bo tak naprawdę chodzi o to, czy my chcemy za lat, nie wiem, 10, 20 czy 30 żyć w świecie zachodnim, tak jak teraz żyjemy, czy też w świecie sinocentrycznym. Czy my w ogóle wiemy, co to jest świat sinocentryczny? Myślę, że w Polsce kilka osób może wie. Jak on miałby wyglądać w krajach innych? Trudno powiedzieć. Czyli sinocentryczny, czyli jaki? No, sinocentryczny, czyli zbudowany zgodnie z potrzebami, czy zgodnie z interesami Chin, bo tutaj... Chińskiej Republiki Ludowej, Chińskiej Republiki Ludowej trzeba to jasno nazwać, czyli kraju rządzonemu przez Komunistyczną Partię Chin, który jest krajem autorytarnym, krótko mówiąc, który między innymi swoją technologię, być może tańszą, znaczy na pewno tańszą, być może lepszą, wykorzystuje wprost do inwigilacji swoich mieszkańców. Co więcej, eksportuje tę technologię razem z całym tym pakietem know-how, jak inwigilować. Mówimy tutaj o 5G, ale przede wszystkim mówimy o na przykład technologii rozpoznawania twarzy, która jest rozpowszechniona w Chinach ogromnie. A jaką mamy pewność, że te inne podmioty, czy Stany Zjednoczone, które także będą taką technologię 5G, infrastrukturę budować, też nie będą tego wykorzystywać? Wie pani co, nie mamy żadnej. No właśnie. Natomiast... Jest taki strach przed Chinami, nie wiem, uzasadniony. No wie pani co, ten strach przed Chinami jest podyktowany chyba dwiema rzeczami głównie. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, kwestia świat zachodni versus azjatycki, którego nie znamy, a po drugie, no jednak świat demokratyczny w porównaniu ze światem autorytarnym. My wiemy, pamiętamy pewnie obydwoje, jak wygląda świat w autorytarnym systemie i ja bym nie chciał wrócić do czegoś takiego. To jak rozmawiamy jeszcze o Chinach, to... Pojawia się takie pojęcie, pan zresztą też o tym pisze, o tym sojuszu militarnym pomiędzy Chinami i Rosją. Mówi się o Dragon Beer. No i znowu pytanie, na ile silna jest ta współpraca pomiędzy tymi dwoma mocarstwami i gdzie w tym wszystkim widzimy Stany Zjednoczone? Moim zdaniem jest to współpraca taktyczna. To znaczy, to nie jest sojusz taki, który przetrwa dekady i który będzie później sobie prosperował, przeistoczy się we wspólne, nie wiem, funkcjonowanie. To jest sojusz taktyczny, który ma za zadanie zapewnić Chinom dominację. Rosja jest zdecydowanie słabszym partnerem w tym sojuszu, za to dysponującym dostępem do Arktyki, dysponującym surowcami, czyli tym, co Chinom jest potrzebne, dysponującym też terytorium, przez które ma przejść szlaki pas, czyli ta infrastruktura transportowa, również infrastruktura telekomunikacyjna, ale również transportowa. Więc natomiast jakie mają się w tym odnaleźć Stany Zjednoczone? No tutaj możliwości są dwie. No, znaczy jedną z nich wcale nie taka wykluczona jest to, że Stany Zjednoczone w jakimś momencie będą potrzebowały Rosji do tego, żeby powstrzymać Chiny. Wspomniała pani o rozmowie z Hugh White'em, który jest... Australia ma zupełnie inne spojrzenie na tą sytuację. Go pytałem o to, czy Chiny są bardziej szansą dla nas, czy bardziej zagrożeniem. On uważa, że w naszej sytuacji trzeba bardzo oddzielać kwestię militarną od gospodarczej. Australia tego komfortu nie ma. Oni są bliżej zdecydowanie. W związku z czym jego zdaniem właśnie Rosja jest jednym z tych krajów, które nie pozwolą Chinom dotrzeć do Europy w takim stopniu, żeby wpłynąć na nasze życie. Drugim takim krajem są Indie. Podobnie o tym mówi John Mearsheimer, czyli taki główny guru, powiedzmy, realizmu ofensywnego w Stanach Zjednoczonych, czyli takiej, no, głównej w tej chwili doktryny w stosunkach międzynarodowych. No to właśnie Theresa Fallon, dyrektor Centrum Studiów nad Rosją, Europą i Azją, mówiła o tej tyranii technologicznej. To ona mówiła o tym, jak niebezpieczna jest Chińska Republika Ludowa. No i że te jednak badania, które oni prowadzą, dla Europy nie są korzystne. Nie są korzystne. Moim zdaniem nie. To znaczy głównym problemem jest to, że Chiny wykorzystują swoją technologię. Technologia to jest narzędzie, prawda? No, w każdym narzędziu można zrobić coś dobrego i coś złego. Technologie Chiny niestety wykorzystają w złych celach do ściągania danych, do inwigilowania swoich póki co swoich obywateli, do kontrolowania ich, do tego, żeby sprawdzać, czy przypadkiem nie chcą się zbierać. Są aplikacje, które to kontrolują i są w stanie zapobiec nawet demonstracjom zbyt licznym. Jest rozpoznawanie twarzy, które powoduje, że natychmiast wiedzą, nie wiem, czy pani widziała w internecie taki film, gdzie na skrzyżowaniu anonimowy niby człowiek jest z nazwiska nazywany, że przechodzi przez pasy, tak, nie przez pasy. Piszą państwo albo relacjonują bardziej państwo tę debatę oksfordzką, czy Chiny są zagrożeniem dla liberalnego porządku światowego. I Hugh White, o którym rozmawiamy, mówi, że w ogóle liberalnego porządku światowego nie ma, nie istnieje, że to jest coś, co nigdy nie zaistniało, mimo wielu chęci. Mimo tego, że może i dobrze, żeby coś takiego po prostu było. Oczywiście, że dobrze, bo to byłaby idealna sytuacja. Te ostatnie 3 dekady, które dla istotnej części społeczeństwa są całym ich życiem, a przynajmniej całym życiem dorosłym, no to był ewenement. I oczywiście fantastyczny ewenement. To była sytuacja, kiedy wiele krajów się rozwijało bardzo, Polska też. Może chcielibyśmy bardziej, ale spójrzmy, skąd wyszliśmy i gdzie jesteśmy. Natomiast to była sytuacja, która się skończyła, musiała się skończyć i skończyła. Wynikała z tego, że Stany Zjednoczone były na tyle silne, że inne kraje nie były w stanie jej zagrozić, a w tej chwili są. Chiny, Rosja też zaczyna mimo swojej słabości różne podchody czynić, żeby przynajmniej część swojej strefy wpływów odzyskać. Także ten moment, taki unipolar moment, czyli moment czy przerwy strategicznej się po prostu skończył. To nawet on się nie kończy, on się nie skończy za chwilę, on się po prostu skończył. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. To, co było, to była próba stłumienia tego i faktycznie skuteczna. I faktycznie to dało nam bardzo dużo plusów, ale to się nieuniknionie musiało skończyć i tak też teraz jest. No jak pan patrzy na to, co się dzieje dzisiaj w Stanach Zjednoczonych? Mówię tutaj o impeachmencie Donalda Trumpa i tych wszystkich teraz spraw, które są wyciągane o Joe Bidenie, o jego synie, o jego zaangażowaniu w spółkę na Ukrainie. Wie pani co, ja szczerze powiedziawszy w tej kwestii nie mam zdania, ponieważ staram się unikać polityki bieżącej. Natomiast to, co chcę zdecydowanie podkreślić, to to, że Trump nie jest przyczyną tego, co się teraz dzieje na świecie. Trump jest objawem. Na Trumpa zagłosowali Amerykanie, którzy do tej pory nie bardzo mieli głos. Nie bardzo mogli swoje głosy przełożyć na politykę Stanów Zjednoczonych i teraz tak się stało. Natomiast to są rzeczy nieuniknione, nawet gdyby z Trumpem wygrała Hillary Clinton, albo nawet jeżeli teraz z Trumpem wygra Biden, albo Trump zostanie odwołany, to polityka względem Chin, czy względem innych krajów będzie się różniła w niuansach. Czyli jest taki konsensus polityczny w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych ja to wprost pytałem Majka Carpentera, z kolei demokratę, bardzo bliskiego Bidenowi. W Stanach jest konsensus co do tego, że Chiny są strategicznym rywalem Stanów i trzeba coś z tym zrobić. Nie do końca jest konsensus, jak to zrobić, jakich środków użyć. I tutaj demokraci się trochę różnią od Trumpa i Partii Republikańskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Tomasz Deptuch, zastępca redaktora naczelnego magazynu Układ Sił. Drodzy państwo, takie ciekawe rozmowy i nie tylko mogą państwo przeczytać właśnie w najnowszym numerze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również pani redaktor, dziękuję państwu. Godzina 8:50 i czy my mamy połączenie z Łukaszem Jankowskim już w Sejmie? Łukasz jest ze swoim gościem. Tak, no to przekazuję głos na wiejsku. Bardzo dziękuję.